Witam. Przedmiotem tej prezentacji będzie przedstawienie najciekawszych funkcjonalności, jakie posiada narzędzie, a właściwie jest to robot, który nazywa się Trading Support EA. Został on napisany specjalnie na platformę MetaTrader. Narzędzie to ma w swoim zamyśle pomagać w prowadzeniu tradingu manualnego. Jego cechą charakterystyczną, główną właściwością jest umożliwienie składania zleceń, otwierania pozycji, jak również obsługa tych pozycji bezpośrednio z poziomu wykresu. Jak działa w praktyce ten robot? Po zainstalowaniu na wykresie, po uruchomieniu strategii, po prawej stronie ekranu pojawia się zestaw elementów, które nazywam roboczo piórnikiem. Każda kredka w tym piórniku jest indywidualnie opisana. Każdą kredką w tym piórniku możemy zrealizować określone działanie. Zaczynając od dołu, kredka o tytule, o nazwie Stop Trading służy do otwierania zleceń o charakterze stop, czyli zleceń buy stop, sell stop, zleceń, które są zleceniami oczekującymi, no i które można przy pomocy tej funkcjonalności w bardzo łatwy sposób z poziomu właśnie obserwowanego wykresu danego instrumentu ustawiać, przestawiać, edytować. Jak to wygląda w praktyce? Podświetlamy kredkę, przeciągamy ją w kierunku środka ekranu, jak widać. Zmieniła ona kolor, zmieniła swój opis. Właściwie w tej chwili mamy do czynienia z linią trendu. W tym przypadku linia trendu nazywa się buy stop, ponieważ cena obecnie na poziomie 1.3189 znajduje się poniżej tej linii trendu. Jest to zlecenie typu buy stop, natomiast gdybyśmy umieścili linię trendu pod ceną, zmieniona kolor na czerwony, zmienia opis na sell stop i w tym momencie mamy oczekujące zlecenie typu sell. To oznacza, że spadająca cena, jeżeli w jakimkolwiek momencie dotknie tej linii trendu, robot otworzy nam pozycję sell, w tym przypadku 0,2. Jeżeli umieścimy linię trendu nad ceną, rosnąca cena, jeżeli dotknie w którymkolwiek momencie linii trendu, otworzy nam pozycję buy, również w wielkości 0,2 lota. 0,2 jest to wartość, która zostaje ustalona w ogólnych właściwościach i parametrach strategii. Wywołujemy ją poprzez naciśnięcie klawisza F7. First lot to jest ten parametr, który mówi nam, jakie są domyślne wielkości pozycji, którymi będziemy grali. Zmieniłem teraz na 0,4. Powtórzymy tę czynność. Kredka wróciła po skasowaniu do piórnika. Ustawiam jeszcze raz. 0,4. Buy, ewentualnie
04 sal. OK. Bardzo podobnym narzędziem, kredką, jest limit trading. Limit trading pozwala nam na ustawienie zleceń typu limit, czyli sell limit, buy bądź buy limit, które działają odwrotnie, a mianowicie ustawiona linia trendu powyżej aktualnej ceny jest to zlecenie oczekujące. Jeżeli cena urośnie i dotknie w którymkolwiek momencie linii trendu, otworzy nam się pozycja sell, narysowana pod spodem linia trendu spowoduje, że dotknięcie ceny otworzy pozycję buy. Fajnym narzędziem jest żółta linia, która nazwana jest alert level. Alert level jest to taka linia, która pozwala na monitorowanie sytuacji na danym wykresie i która, jak nazwa wskazuje, daje sygnały w momencie zaistnienia okoliczności, które były planowane, na których okoliczność wystąpienia trader chce zwrócić uwagę. Działa to w ten sposób, że również możemy sobie narysować dowolną linię trendu. Pozostawiając ją na wykresie, będziemy niejako oczekiwali na to, co zrobi cena w stosunku do tej narysowanej linii. Jeżeli cena zbliży się do tej linii alert, to będziemy mieli po prostu informację w postaci, po pierwsze, okna alertu z sygnałem dźwiękowym pojawiającym się, jak również, i to jest, uważam, bardzo fajna funkcja tego robota, dla tych, którzy grają na wielu instrumentach, ewentualnie mają otwartych wiele okien jednocześnie, okno, w którym jest wywoływana funkcja alertu, jest maksymalizowane. Czyli niezależnie od tego, co w danej chwili oglądamy, w momencie, kiedy pojawia się alert, okno, w którym to zdarzenie ma miejsce, wyskakuje nam na pierwszy plan. No, jest to jak gdyby sygnał do podjęcia pewnych działań dla tradera. Ponieważ w tej chwili rynek jest jeszcze zamknięty, no to tutaj nie uda mi się zaprezentować, jak działa ta funkcja. Natomiast ważną rzeczą, którą należy tutaj zaprezentować, jest to, że w robocie mamy możliwość zdecydowania, czy w momencie pojawienia się funkcji alert chcemy, aby nam okno maksymalizowało się, czy wystarczy tylko, że będzie sygnał dźwiękowy i wyskoczy okno z komunikatem. Można to włączyć, można to wyłączyć. Ewentualnie druga istotna rzecz, określona w punktach odległość ceny od linii alertu. Jeżeli ta cena będzie mniejsza niż tutaj ten zadany parametr, w tym przypadku 50 punktów, alert się uaktywni. No, to jest po to określone, żebyśmy z pewnym wyprzedzeniem dostali sygnał o tym, że
scenariusz, który gdzieś tam zaplanowaliśmy, zaczyna się realizować, żebyśmy mieli nieco więcej czasu na podjęcie jakiegoś działania. Tutaj można sobie wgrać dowolny plik z rozszerzeniem WAVE, który będzie tym sygnałem dźwiękowym. Ja tutaj sobie wgrałem taki dosyć przyjemny dla ucha, bo trzeba wiedzieć, że obserwując wiele okien, ustawiając wiele poziomów tych alertów, ten sygnał dźwiękowy może się pojawiać dosyć często. No i dobrze jest, kiedy nie jest on zbyt natarczywy i zbyt przykry dla uszu. No, właściwie powinienem zacząć od tego, że podstawowym elementem i funkcjonalnością tego narzędzia jest możliwość składania zleceń typu market, czyli praktycznie zleceń po cenie rynkowej. Odbywa się to również w bardzo prosty sposób, a mianowicie wystarczy podświetlić kredkę czerwoną, nazwaną market trading. Jeżeli przeciągniemy ją powyżej ceny na ekran, robot tworzy pozycję buy i zamknie, schowa kredkę do piórnika. Jeżeli przeciągniemy bądź upuścimy ją pod ceną, tworzy sell i też schowa do piórnika. To wszystko w tej chwili nie ma miejsca, no bo cały czas rynek mamy jeszcze zamknięty. Więc no nie ma szans na realizację tych zleceń. Może jeszcze kilka słów odnośnie samych parametrów ogólnych strategii, czyli wcześniej już omawiana funkcja maksymalizacji okna, związana z funkcją alert. Istnieje również taka funkcjonalność, która nazywa się close at BE, czyli jest to krótko mówiąc break even. To znaczy, że robot analizuje wynik i w sytuacji, kiedy załóżmy, że była strata i ta strata przechodzi w zysk, no powiedzmy przez zero, jest taka możliwość, że robot sam w tym momencie zamknie pozycję bądź wszystkie pozycje, które są aktualnie otwarte w danym rachunku. A jest to taka funkcjonalność, która może czasami się przydać, kiedy już nie wierzymy, że trade przyniesie jakiś profit spodziewany. Chcemy jak gdyby zminimalizować powiedzmy stratę w momencie, kiedy pojawia się zero lub minimalny zysk, on po prostu wszystko zamyka. First lot, czyli pozycja tak naprawdę defaultowa, wielkość defaultowa każdego zagrania. Funkcja ta auto calculate lots to jest rzecz, którą może później będę omawiał. Stop loss mod. Stop loss mod, czyli krótko mówiąc wstępnie ustawiony poziom stop loss. Można to zdefiniować, tak samo take profit. Tutaj mam na razie 0. Trailing stop mod. Jest to po prostu trailing stop, który śledzi cenę, podąża za ceną w odległości ustawionej tutaj według parametru trailing stop.
break-even mode, czyli to jest zabezpieczenie pozycji poprzez przesunięcie stop lossa w taki sposób, żeby pozycja była zabezpieczona na minimalnym zysku, natomiast ten stop loss nie podąża za ceną, czyli to już nie jest trailing stop. Parametry do break-even mode są dwa: secure profit, secure profit distance, czyli profit, jaki chcemy sobie zabezpieczyć, i dystans, w którym jaki musi pokonać cena od miejsca tworzenia pozycji, żeby się uaktywnił ten mechanizm break-even. Magic, no, czyli możemy nadać wszystkim zleceniom, które realizujemy poprzez naszego robota, odpowiedni numer unikalny, no w tym celu, żeby robot obsługiwał tylko nasze zlecenia, żeby nie ingerował w pracę, powiedzmy, innych robotów, no i odwrotnie, żeby inne roboty też nie powodowały zamieszania i nie obsługiwały od naszych zleceń. Init balance to jest tak naprawdę pozycja, którą powinno się wypełnić na samym początku, a mianowicie wpisuje się tutaj wartość balans rachunku dla rachunku, w którym nie ma właściwie otwartych pozycji, czyli balans równej security, to wtedy wpisanie tej kwoty i później rozpoczęcie tradingu skutkuje tym, że w tym polu wynik mamy czytelny pokaz, czytelną informację o bieżącym stanie i wyniku naszego handlu, czy zarabiamy, czy zyskujemy. Ja to też używam do tego, że rozliczam mój trading w cyklach tygodniowych, więc powiedzmy w poniedziałek wpisuję tę kwotę, jeżeli nie mam żadnych pozycji otworzonych. No i patrzę praktycznie na koniec tygodnia, jak wygląda sytuacja. Czy jestem na zielono, czy jestem na czerwono, no bo jeżeli zarabiam, to mamy podświetlenie na zielono, jeżeli tracę, to na czerwono. Te parametry, te kolory tutaj, X, Y, to są parametry do przesuwania tych elementów, wyświetlania do góry, do dołu, możemy je przesuwać po ekranie, tak żeby były bardziej czytelne w danym momencie. W zasadzie tego nie ruszam, jest to tak ustawione i tak to działa. Czasami ten wykres zasłania jakieś liczby, no ale da się z tym żyć. Time interval, no to jest taki parametr, który ponieważ ten robot pracuje w trybie asynchronicznym, asynchronicznym to znaczy nie czeka na tiki przychodzące od brokera, tylko sam w jakiś sposób je generuje, sprawia to, że obsługa tych wszystkich narzędzi jest bardziej płynna, lepiej to wszystko się na ekranie zachowuje, lepiej się ustawiają te wszystkie elementy graficzne, no po prostu jest to bardziej płynne działanie, natomiast trzeba mieć świadomość tego, że w takim trybie asynchronicznym, żeby móc wyedytować cokolwiek w tym oknie, żeby klawisz F7 zadziałał, należy strategię wyłączyć. No to można sobie to po prostu jakoś tam zapisać na ekranie, że jeżeli nie możemy wejść do ustawień poprzez F7, to należy najpierw wyłączyć strategię.
Trailing Stop Mode. No i to jest taki mechanizm, który ja nazywam Trailing Stopem Equity, czyli mówiąc tak wprost, jeżeli mam otworzoną jedną bądź też kilka pozycji, nieważne czy to jest na jednym wykresie czy na wielu różnych instrumentach, jeżeli ogólnie na rachunku pojawia mi się zysk i ten zysk przekroczy pewien poziom, na przykład w tym przypadku jest to 1000, może być 1000 euro, 1000 złotych, 1000 dolarów, to nie jest istotne. Jeżeli ten parametr zostanie przekroczony przez zysk w danym momencie osiągany z tych moich wszystkich trade'ów w danej chwili, włącza się ten trailing stop. Trailing stop, który działa po prostu w ten sposób, że przy cofnięciu się cen, kiedy zaczyna mój zysk spadać, zabezpieczenie działa w ten sposób, że rachunek zamknie się w najgorszym przypadku na zero, natomiast jeżeli ten zysk będzie rósł, trailing stop podąża tak jak tradycyjny trailing stop, z tym, że tutaj nie ma śledzenia poszczególnych par, tylko jest śledzenie niejako relacji balance equity. Ok, spróbuję teraz w oparciu o uruchomionego testera strategii pokazać w miarę możliwości, jak radzi sobie ten robot, jak przebiega składanie zleceń, no po prostu, żeby bardziej jakoś obrazowo to przedstawić, bo słowami się nie da wszystkiego oczywiście opisać. W tym celu będę zatrzymywał strategię, ponieważ no zbyt wiele pozycji mógłby mi otworzyć naraz, bo wiadomo, że ilość i tempo ticków jest tutaj znacznie większa niż normalnie w realu. No to może spróbuję otworzyć pozycję tak zwaną z palca, market trading SL. Zobaczymy, jak to działa. Zatrzymałem wykres po to, żeby właśnie robot nie otwierał mi zbyt wielu pozycji. W tym momencie będzie otwarta pozycja buy po cenie rynkowej. Tak jak to widać, udało się. Od razu w związku z tym, że mamy już otworzoną pozycję, możemy próbować zabezpieczyć, powiedzmy, take profit dla tej pozycji, ewentualnie stop loss. Tak to wygląda. Stop loss. Zatrzymam to jeszcze raz. OK. W tym momencie na zielono mamy zaznaczony poziom take profit dla tej pierwszej pozycji. Czerwony jest to stop loss. Prawdopodobnie złapiemy tego stop lossa, ale może nie ma się co przejmować tym, ponieważ demo nie boli.